Witam w kolejnym odcinku. Jesteśmy na drugi dzień po pomalowaniu wszystkiego. Żadnych pasów, smug nie ma. Powierzchnie są idealnie matowe. Jeszcze robimy takie poprawki typu, tak jak ostatnio mówiłem, poprzeglądać, czy gdzieś jest wszystko, czy wszystko jest dopryskane wszędzie, na przykład w takich miejscach jak tu, żeby jeszcze tym małym akumulatorowym gdzieś psiknąć, że no, że jak ściągniemy folię, to na przykład popatrz, o kurde, tu nie wpsiknięte i trzeba będzie zaś na nowo zabezpieczać. A tak to od razu sobie przeglądnę i będę wiedział, czy jest wszystko dobrze zrobione. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, ściągnę sobie folię z tego jednego okna. A będzie się wszystko sypać. No ale o to chodzi. Widać, że nie było taśmy folii. Pyk, pyk. To ciężko idzie. Fajne tafle odchodzą, farby, czyli widać, że nawet 5C Flutex jest też taki odporny na szorowanie i tworzy fajną powłokę. Ok, i co? Jest ten pasek żółty. Jest. Kurde, ta taśma tam wlazła, ciężko ją wyciągnąć. Okej. Okej. I jest piękna matowa powierzchnia. Nawet pod ostrym kątem nie widać żadnych smug. Wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Dobra, ściągamy folię z reszty okien. I pokażę, jak to wygląda dalej. We'll be right back.
Okej, okay, wszystko mamy posprzątane, folie pościągane, akryle porobione tam, gdzie trzeba. Przy oknach. Tutaj też wszystko z góry też pościągane. Wokół tych klimatyzatorów akrylu nie robiłem. Z tego względu, że jak ktoś od klimy przyjdzie, będzie chciał sobie no, naprawić albo coś ściągnąć, czy coś, cokolwiek z tym zrobić, to by musiał ten akryl rozcinać, potem znowu go dawać. A tak to jest tam taka lekka, mała, czarna kreska dookoła. Jakoś nie wygląda to tragicznie, a jest dobrze. Dzisiaj jest taka lipna trochę pogoda, żeby tu fajnie wyglądał ten efekt. Dlatego trochę z lampą przejdę, pokażę. Tutaj na przykład mam tą ścianę zrobioną, która była tynkowana. Znaczy no, był na niej tynk. Ja to zrobiłem LSR-kę od razu, grubą warstwę natrysnąłem i tak to wygląda pod światło. Wiadomo, ja sobie tylko tak sprawdzam takim ostrym światłem. Normalnie to by było sprawdzane ewentualnie w ten sposób, ewentualnie metr od ściany, światło dzienne. Dobra, tutaj wygląda tak. O, tutaj dziurka gdzieś pominięta, zapomniana, no ale to już tego nie będę poprawiał, zostawię tak bez lampy, ja tego stąd nie widzę, znaczy no stąd widzę teraz, ale jak lampy nie ma, to nie widać. Dobra, ta ściana też była, no i właśnie to jest ta moja dziadowska lampa. Okej, nałożone. Nie wiem, tutaj nic tak za bardzo nie widać, ale najważniejsze jest to,
że nie widać łączenia, które tutaj było oryginalne. Jak świeci, znaczy pada normalne światło, to tutaj nic nie widać. Tutaj był tynk. Tutaj też był tynk i też było w jednej warstwie pryśnięte. O, tutaj można zobaczyć. Tu jakąś pominąłem. Albo źle wyszlifowałem, albo poprawkę pominąłem. No, coś mi tu nie pykło. No ale to tak jak mówię, to wszystko wychodzi przy lampie i przy ostrym świetle. Tutaj płyty wyglądają wzorowo. Tutaj się nie ma do czego przyczepić. Teraz strzelimy takim konkretnie ostrym światłem. Coś takiego? Nic nie widać. Tak więc bez lampy powierzchnie są eleganckie. Tak to wyszło. O, tam widać łączenie. Tutaj źle to chyba sobie rozszpachlowałem. Tu też jest bomba. Tu na tej ścianie też nic nie widać. Zobaczymy tutaj. Też słabo ta lampa świeci. W ogóle nie oświetla mi tutaj zbytnio. Nie oświetla zbytnio tej ściany. Ale można zauważyć, że ładna tafla matowa jest. Jutro tu jeszcze, na dzisiaj kończę, w ogóle już tutaj wszystko jest zrobione, jutro tylko jeszcze podjadę sobie zgarnąć to rusztowanie. Mam nadzieję, że będzie jakaś słoneczna pogoda, to więcej będzie widać, lepszy efekt jakby tego wszystkiego. Będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj to rozświetli słońce, bo na razie jest szara dupa i nic tu nie widać. O, to tak samo krecha zostawiona. No, takie rzeczy się zdarzają. Nie jestem robotem, jakimś programem komputerowym, co nic nie pominie. Wiadomo, jak to wygląda. Przy parapetach mi to tak wygląda. Tutaj zrobiłem po prostu takie odcięcie, takie coś. Tu przy tych zawiasach też wyszło jak wyszło. Ciężko się tam było dostać. Tak więc tutaj tej płyty z tym nie łączyłem. Jest tam taka szczelinka, no ale ze względu na natrysk widać tam taką kreskę. Kreskę białą. Okej, no. Jutro tu jeszcze pokażę. Czyli w sumie w tym odcinku. Tutaj jeszcze sufit. Dzisiaj pryskałem tym małym piździkiem. Tutaj śmieci z roboty. Wszędzie matowo, ładnie, biało. Okej, podjechaliśmy tutaj na szybko, jak jest ciemno na zewnątrz, żeby pokazać, jak wygląda przy oświetleniu z halogenów ściana. Nic nie widać, łączenia w ogóle, wszystko jest pikuś. To jest to, co wcześniej pokazywałem, krecha pominięta przy szlifie. Dobra, przełożymy teraz halogeny na tą ścianę,
Albo damy tam pod ten. Pod tą ścianę tynkowaną. Jak to tu wygląda? Ćma. No. No pociągnij go tam, no. Dobra. Jasność. I nawet ta ściana tynkowana nie jest zła. Tak samo tutaj. Elegancko. Płaszczyzny ładne. Struktura. Taka. Dobra, tak to wygląda. Przyłożymy jeszcze może tam w korytarzu gdzieś. Tutaj też. Dobrze to wygląda. Tam na górze. Okej. Tutaj, przy tej ścianie. Najważniejsza ściana. Tutaj też jest git. Dobra. No i wszystkie ściany tak wyglądają, bo wszędzie było robione szpachlowanie Q3 i szpachlowanie całościowe płyt. No, teraz to robię efekt. Nie ma co. Ok, zdjęcia porobione w różnych częściach tej roboty tutaj. Lampy zwijamy na chatę, będzie słońce, podjadę tutaj z kamerą, jak jest słonecznie i wtedy będzie też fajny efekt widać. Ok, ostatnie ujęcia, z racji tego, że świeci słońce, miałem tu po drodze, to sobie podjechałem. Teraz można zobaczyć, no, ja tu więcej widzę niż wy na filmie będziecie widzieć, ale przynajmniej ta jakość wideo będzie trochę wyrazistsza niż przy pochmurnej pogodzie. Przy okazji biorę mój rydwan, poskładam go, będziemy gdzieś zobaczyć. Tutaj jeszcze akurat słońce jest w takim momencie, że nigdzie tu nam na ściany nie pada, ale możemy zobaczyć, że jest fajna matowa powierzchnia. Fajnie, jakbym trafił na moment, że słońce akurat pada na którąś ze ścian, no ale nie będę tutaj jeździł i czatował, w którym to będzie momencie. Tak więc pokażę tak, jak jest teraz. No, wygląda to fajnie. Wygląda to fajnie. Tutaj przy tych szpaletach musiałem popoprawiać akrylem. Jest dobrze. Aha, jeszcze pominąłem jedną rzecz tam w rogach. Na kamerze nie widać, ale w rogu, w samiutkim rogu, w jednym, w drugim, w trzecim, bo w tych jest spoko, jakby farba nie doleciała, po prostu jest czarny punkcik i
skoczę sobie na rusztowanie po tym całym nagrywaniu i jeszcze tu zdjęcia porobię i tam pyknę. Tak to wyszło. Różowej pantery zrobiło się coś tam białego. Ale jest ładnie. Ładnie to już wygląda. Przyzwoicie. Ta ściana jak? Pyk. Ogólnie tutaj miałem do zrobienia fugowanie tego wszystkiego. Fugowanie, przygotowywanie, tam nacinanie pękniętych płyt, jakiś tam wycinek, potem gruntowanie, fugowanie. To ten etap zajął mi 3 dni w pojedynkę. Tu się teraz wyświetli, ile dokładnie godzin. Później drugim etapem było robienie wszystkich łączeń do momentu Q3, a tych łączeń było dokładnie 407 metrów bieżących. 407 metrów bieżących łączeń płaskich i łączeń wewnętrznych. To było 407. I nie wziąłem sobie ściągi, ale to będzie lepiej, jak ja to tutaj wrzucę, ile dni mi to zajęło i ile godzin. Dodatkowo jeszcze było 93 metry bieżące kątowników wewnętrznych wszędzie. Tutaj na tych wszystkich, tu w szpaletach, nawet takie półkątowniczki, jak tu obsadziłem, tutaj to było 93 metry bieżące kątowników i połączenia płaskie i kątowniki do Q3 z wyprowadzeniem wszystko zajęło mi, tu się wyświetli, ile dni i ile godzin. Później zrobienie gładzi po całości, to znaczy z przygotowaniem, oczywiście obdrapaniem ścian, gdzieniegdzie, gdzieś jak jakiś smarg został, zabezpieczeniem wszystkich okien, drzwi, odkurzeniem, z pojechaniem po materiał, no po prostu wszystko, nie tak, że wpadam, odpalam agregat, robię gładzie, skończyłem gładzie, okej, dobra, gładzie zrobiłem w 2 dni, wow, super, zajebiście. Nie, ja liczę z oklejaniem okien, z posprzątaniem, z pojechaniem po materiał, no to wszystko wchodzi w skład jakby pracy, no nie? No, za to też bierzemy pieniądze. Tak więc metrów tu było 341, normalnie było 400, już mówię, 408. Fajnie, bo 407 metrów bieżących, a 408 metrów kwadratowych. Tak więc porównywalny wynik. 408 metrów kwadratowych, ale ja odliczałem wszystkie przejścia z jednej, jak i z drugiej strony i wszystkie okna odliczałem. Te przejścia też, wszystkie okna. Tak więc 341 metrów kwadratowych z obdrapaniem wszystkiego, zabezpieczeniem, położeniem gładzi, wyszlifowaniem, odpyleniem i posprzątaniem, przygotowaniem pod natrysk. Taki etap zajął mi tyle dni i tyle godzin. Później etap gruntowania, no to tak samo, to już jest też 341 metrów, jeden dzień, tyle godzin. Później etap poprawek, to jest tam chyba, to już pamiętam, 3 godziny chyba. I etap malowania, etap sprzątania, odkurzania, akrylowania, poprawek, pościągania folii, posprzątania wszystkiego, odkurzenia jeszcze raz. 2 dni, a godzin tyle, ile się wyświetli. Tak więc każdy sobie teraz będzie miał pogląd. Aha, i do momentu Q3, no to w momencie Q3 przyszedł mi Piotrek Ślusarczyk pomóc.
Tak więc do Q2, przepraszam, do Q1 zamknięcie masy papierem, wszystko robiłem sam. W momencie jak było Q2, Q3 to przyszedł Piotrek Ślusarczyk, mi pomógł. Pod patronatem grupy prace wykończeniowe i on mi pomógł, a później no to już pomagał mi Czapa, tak więc reszta leciała w dwie osoby. No wiadomo, przy takich rzeczach jak szpachlowanie czy coś, no to w sumie ogarniałem sam, Czapa mi pomagał, później coś tutaj, coś tu polatał z pacą. Tak więc tak to wygląda, tak to wygląda. Łączny czas pracy tutaj tyle dni i tyle godzin mi wyszło. No i kto jest ciekawy za tą robotę, co tu została zrobiona, wrzuca sobie swoje ceny i sobie ma porównanie do swojej roboty. Teraz sobie niech ktoś wyobrazi, robiąc to, szpachlując ręcznie, gruntując wałkiem i malując wałkiem to wszystko. No ja bym za cholerę tego nie robił ręcznie. Nie ma szans. Już tak się przyzwyczaiłem do agregatu, że po prostu no to nawet mi przez głowę nie przejdzie, że miałbym to robić ręcznie. Ktoś by chyba mi musiał dopłacić. Choć nie ukrywam, lubię tą pracę. Czyli to nie jest praca. Ale za cholerę nie robiłbym tego wałkiem i ręcznie. Tak więc jednak inwestowanie w maszyny to jest duży, duży plus. Tutaj podczas malowania kładłem sobie, jak widać takie jeszcze cienie, kładłem sobie paski płyt OSB. Kiedyś sobie pojechałem normalnie do Castoramy, wziąłem dwie płyty OSB, dziesiątki chyba, o ile pamiętam, nie pamiętam jakie one grubości, chyba dziesiątki. 1 cm. Dziesiątki, pociąłem sobie, oni mi to pocięli na paski 10-centymetrowe i mam tego chyba 30 sztuk takich pasków o szerokości, nie wiem ile płyta OSB ma, 1,20 m? Tak jak gipsowa? Chyba tak. Takie paski 1,20 m grube na 10 cm. I cały czas kładę sobie jedną stroną, czyli jedna czysta, jedna pomalowana i sobie podkładam przy malowaniu. No, w sumie tyle, co miałem powiedzieć, to powiedziałem, myślę, chyba, że to na tyle, nie? Tutaj to pęknięcie, co było tam przy tym klimatyzatorze, zrobiłem, wybrałem szpachelką rowek, dałem akryl szpachlowy, ten lekki taki i nie pękło, jest spoko, jak na razie. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Cześć.